Korea Północna grozi rozszerzeniem arsenału nuklearnego. Korea Północna grozi rozszerzeniem swojego arsenału nuklearnego. Północno-koreański przywódca Kim Jong-un zagroził w piątek rozszerzeniem arsenału nuklearnego i opracowaniem bardziej wyrafinowanych systemów broni atomowej, jeśli Stany Zjednoczone nie porzucą wrogiej polityki wobec Korei Północnej. Przemawiając na zjeździe Partii Pracy Korei w Pjongjang, na kilka dni przed objęciem urzędu przez prezydenta elekta USA Joe Bidena, Kim powiedział, że porzucenie tej wrogiej polityki będzie kluczowe dla Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Kim Jong-un nazwał Stany Zjednoczone największym wrogiem i stwierdził, że polityka Waszyngtonu wobec Korei Północnej nie zmieni się niezależnie od tego, kto jest w Białym Domu. Bez względu na to, kto sprawuje władzę w USA, prawdziwa natura Stanów Zjednoczonych i ich fundamentalna polityka wobec Korei Północnej nigdy się nie zmieni, powiedział Kim, zapewniając o rozszerzeniu powiązań Korei Północnej z antyimperialistycznymi, niezależnymi siłami i wzywając do rozszerzenia własnych zdolności nuklearnych. Kim miał trzy bezprecedensowe spotkania z odchodzącym prezydentem USA Donaldem Trumpem i obaj korespondowali w serii listów, ale wysiłki te nie doprowadziły do porozumienia w sprawie denuklearyzacji ani oficjalnej zmiany w stosunkach między krajami. Biden oświadczył w październiku, że spotka się z Kimem tylko pod warunkiem, że Korea Północna zgodzi się na redukcję swoich zdolności nuklearnych. W ubiegłym miesiącu Kurt Campbell, amerykański dyplomata w Azji Wschodniej w rządzie Baracka Obamy i postrzegany jako pretendent do czołowej pozycji politycznej w Azji i za rządów Bidena, powiedział, że przyszła administracja USA będzie musiała podjąć nowe decyzje o podejściu do Korei Północnej i nie powtórzyć opóźnień z epoki Obamy. Kim wezwał na zjeździe do dalszych badań i rozwoju zaawansowanego sprzętu wojskowego, w tym satelitów szpiegowskich, broni hipersonicznej, międzykontynentalnych pocisków balistycznych na paliwo stałe i dronów zwiadowczych. Powiedział również, że badania nad atomowym okrętem podwodnym zostały prawie zakończone. Jego zdaniem Korea Północna nie nadużywa swojej broni nuklearnej, ale musi być gotowa do uderzeń zapobiegawczych i odwetowych. Oprócz polityki amerykańskiej i obronnej, Kim obszernie mówił także o propozycjach nowego pięcioletniego planu gospodarczego, który ma zostać ogłoszony na kongresie, który, jak powiedział, będzie nadal koncentrował się na budowaniu niezależnej gospodarki. Podstawowymi zalążkami i tematami nowego pięcioletniego planu rozwoju gospodarczego są nadal samodzielność i samowystarczalność, powiedział. Przyznał jednak, że jego kraj nie osiągnął celów pięcioletniego planu rozwoju gospodarczego. We wtorek, na otwarciu 8 zjazdu Partii Pracy Korei, stwierdził, że Korea Północna jest daleka od osiągnięcia zakładanych celów w prawie wszystkich sektorach, podała oficjalna agencja prasowa CNA. Wciąż istnieją różne wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania, które hamują i przeszkadzają w wysiłkach oraz postępie w kierunku ciągłych zwycięstw w budowie socjalizmu, przekazała CNA. Poprzedni zjazd północno-koreańskiej partii zorganizowano w maju 2016 roku, po 36-letniej przerwie. Po jego zakończeniu Kim przyspieszył pracę nad bronią nuklearną i rakietami balistycznymi, a w listopadzie następnego roku ogłosił, że jego kraj zbudował już państwowe siły nuklearne, przypomina japońska agencja prasowa RODO. Władze Korei Północnej zamknęły w styczniu 2020 roku granice, by zapobiec zakażeniom koronawirusem, co znacznie zmniejszyło handel z Chinami, pogłębiając zapaść gospodarczą reżimu. Pjongjang nie zgłosił oficjalnie ani jednego przypadku COVID-19, ale według doniesień dziennika Wall Street zwrócił się do Międzynarodowej Organizacji Gavi o przydział szczepionek.